Panie prezesie, panie ministrze, szanowni państwo, dziękuję, że przyszliście na to ważne spotkanie, ważny moment. Tworzymy Fundusz Gwarancji Rolnych. To jest pierwszy raz, tworzymy instrument, który będzie wspierał bezpośrednio rolników i przetwórców rolno-spożywczych. On wynika również z potrzeb polskiego rolnictwa, potrzeb rozwojowych. Żeby rolnictwo mogło się rozwijać, musi mieć dostęp do środków. One są zapewniane na różny sposób, między innymi do tej pory w ramach wspólnej polityki rolnej to są różnego rodzaju dotacje. Są to ograniczone środki i trudno sobie wyobrazić, że będą kiedykolwiek w ilości, która by wszystkich zadowalała. Dlatego chcemy rozszerzyć możliwości, jakie odpowiednie rozporządzenie 1303 daje, również o te narzędzia finansowe, które mogą być generowane przy pomocy środków unijnych. Podpiszemy za chwilę umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Minister Rolnictwa jako instytucja zarządzająca i Bank Gospodarstwa jako instytucja wdrażająca. Umowę, która pozwoli przekazać środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji do Banku Gospodarstwa Krajowego po to, żeby poprzez banki współpracujące, banki, które będą kredytowały rolników, można udzielać gwarancji i poręczeń. Bardzo często rolnicy mają i przetwórcy ciekawe pomysły rozwoju sfery ekonomicznej, sfery biznesowej, ale problemem polskiego rolnictwa i to coraz bardziej odczuwalnym jest brak możliwości odpowiedniego, zgodnego z przepisami bankowymi zabezpieczenia tych inwestycji, które chcą beneficjenci, rolnicy czy przetwórcy wykonywać. Dlatego cieszę się, że takie działanie wprowadzamy, ono odpowiada zarówno oczekiwaniom rolników. Myślę również, że sformułowane oczekiwania sektora bankowego, który dysponuje pieniędzmi, a często nie jest w stanie tych środków uruchomić na inwestycje ze względu na problemy z zabezpieczeniem, z gwarancjami, tym działaniem wydaje się robimy bardzo ważny krok naprzód. Kwota 50 milionów euro, którą przekazuje za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie, wykorzystując element mnożnikowy, pozwoli na uruchomienie ponad 1 100 000 000 złotych akcji kredytowej. To jest już znaczący wkład w rozwój polskiego rolnictwa, inwestycji w tym rolnictwie. Te środki, wracając, będą mogły być wykorzystywane kilkakrotnie czy wielokrotnie. Chcemy, żeby te środki trafiły na inwestycje zarówno do rolników, producentów rolnych, tych, którzy prowadzą gospodarstwa i mają pomysł na te gospodarstwa. I katalog kosztów kwalifikowanych jest ogromny. Właściwie tam, panie prezesie, jest chyba wszystko można uwzględnić. Ale chcemy wspierać również przetwórców, którzy zajmują się rolnictwem, produktami rolnymi, również tych, którzy nie zajmują się wprost rolnictwem, ale wytwory ich działalności są związane z rolnictwem. To jest zresztą poprzedzone dużą analizą, za którą serdecznie dziękuję, ponieważ bank wykonał dużą pracę, żeby przeprowadzić analizę ex ante i określić potrzebę uruchomienia takiego mechanizmu wsparcia. Zauważcie państwo, że rolnictwo, szczególnie tego dotyczy ten cały aspekt biogospodarki, to jest produkcja surowców, które mogą być wykorzystane do bardzo wielu różnych produktów. I do leków, i do suplementów diety, do wykorzystania przemysłowego surowców rolniczych. My nawet chyba do końca jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić, jak wiele rzeczy można z surowców rolniczych wytworzyć. Dlatego również dla nich jest oferta wsparcia, tego wsparcia inwestycyjnego. Poprosiłem również o obecność pana ministra Ryszarda Zarudzkiego, ponieważ to on i jego departamenty również pracowały bardzo intensywnie nad stworzeniem tego mechanizmu, który dzisiaj będziemy szczęśliwie z przedstawicielami BGK finalizować. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za pracę zarówno pana, jak i pracowników, którzy intensywnie pracowali. Podjąłem decyzję również, która była może trudną, ale uważam, że potrzebną,
żeby instytucją wdrażającą nie był jakiś bank zachodni, tylko żeby to był polski bank. Bank, który już jest doświadczony, ponieważ podobne programy dla innych działów, dla polskich regionów również prowadzi. Bank doświadczony, jeden z najważniejszych w sektorze bankowym w Polsce, dlatego również dziękuję Bankowi Gospodarstwa Krajowego, że podjął się tego działania. I sądzę, że jeżeli dobrze to wdrożymy, jeżeli będą poinformowani i zainteresowani odpowiednio ci, którzy z tego chcieliby skorzystać, to rzeczywiście to będzie narzędzie ważne dla rozwoju polskiego rolnictwa. Zdaję sobie sprawę z problemów finansowych wielu firm, wielu gospodarstw. To nie jest łatwy kawałek chleba. Rolnictwo nie jest prostą działalnością gospodarczą, zależną od tylu czynników, jak mało która dziedzina. I tych klimatycznych, związanych choćby z suszą, czy innymi anomaliami, i tych rynkowych, i tym, że z tym, że jest bardzo trudno, nawet wykonując dobrze i poprawnie metodologicznie biznesplan, nie można do końca przewidzieć efektów podjętych działań. A jeszcze, jeżeli jest czasami niefrasobliwość, jeżeli jest takie dość pochopne liczenie, bardzo optymistyczne założenia swojej działalności, to wtedy bardzo łatwo popaść również w tarapaty finansowe. Wiele gospodarstw, które zbyt optymistycznie zakładało swoje szanse produkcyjne, swoje dochody, ma również kłopoty finansowe. Dlatego ten system, który budujemy, jest również systemem opartym o dokładnie przeprowadzone analizy ze strony bankowców realności przedsięwzięcia. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i ma jego zdaniem genialne pomysły na rozwój działalności. To jeszcze trzeba zweryfikować, sprawdzić. Uruchamiamy środki publiczne. Środki, które pochodzą od nas wszystkich. Dlatego ważne jest, że to jest pomoc, która idzie przez system bankowy, bo daje większą gwarancję i większą pewność, pewności nigdy nie ma, ale większe prawdopodobieństwo, że będą to inwestycje stabilne, inwestycje, które będą miały odpowiednią stopę zwrotu, które będą ważnym elementem rozwoju rolnictwa, nie tylko na etapie wymyślenia pomysłu i zrealizowania, ale bardzo mocno wesprą polskie rolnictwo na wiele, wiele lat. Dlatego tak się cieszę, że udaje się kolejne narzędzie ważne dla polskiego rolnictwa realizować. Dziękuję panie ministrze. Panie prezesie, pan minister powiedział, że fundusz nie jest łatwym instrumentem finansowym. Co w takim razie skłania bank do podpisania tej umowy? Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, to wielki zaszczyt, to przyjemność, ale to także powinność dla Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Banku Rozwoju, żeby znaleźć się tutaj i móc podpisać tę umowę, która jest tak naprawdę początkiem drogi. Umowę o utworzeniu Funduszu Gwarancji Rolnych. Umowę, która daje szansę tysiącom polskich rolników na skorzystanie z finansowania w formie instrumentów zwrotnych, z finansowania inwestycji, także z finansowania obrotowego, o ile towarzyszyć ono będzie finansowaniu inwestycji w swoje środki trwałe, w inwestycji zwiększających ich możliwości produkcyjne, możliwości przetwórcze. Powiedziałem, że to zaszczyt, dlatego że misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest rozwój polskiej gospodarki i zgodnie ze strategią odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego, rolnictwo jest jednym z fundamentów tego rozwoju, fundamentów, o którym powinniśmy zawsze pamiętać i dbać o to, aby było coraz nowocześniejsze i coraz bardziej konkurencyjne. Ale to również powinność, dlatego że jesteśmy powołani do tego, aby uzupełniać system bankowy. Fundusz Gwarancji Rolnych oferuje gwarancje, dzięki którym współpracujące z nami banki, dodam tutaj, że rozmawiamy w tej chwili z 11 bankami, w tym dwoma bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze, nad podpisaniem ostatecznych umów umożliwiających kredytowanie rolników w ramach tego rozwiązania.
Przewidujemy, że to stanie się no, nie później niż w czwartym kwartale tego roku. Finalizujemy te rozmowy. To te banki, czyli banki relacyjne, z którymi rolnicy mają na co dzień kontakt, będą udzielały finansowania, natomiast nasze gwarancje umożliwią uzupełnienie tego, czego najczęściej brakuje, znaczy najczęściej brakuje zabezpieczenia. Nasze gwarancje, te gwarancje udzielane poprzez fundusz będą tę lukę uzupełniały. Przewidujemy, że w tym programie, który, jeśli tak się mogę wyrazić, panie ministrze, jest programem pilotażowym, za którym pójdzie rozwój tego narzędzia, skorzysta z niego co najmniej kilka, może kilkanaście tysięcy beneficjentów. Są pewne ograniczenia do 5 milionów złotych w przypadku finansowania rolników, do 10 milionów złotych w przypadku finansowania przetwórców. Nasza gwarancja pokrywa 80% wartości kredytu udzielanego przez bank komercyjny albo bank spółdzielczy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, ale to wszystko jest pewnym kołem zamachowym. Chciałbym, żartując i kończąc wypowiedź, powiedzieć, że życzymy sobie, aby mieć taki problem, aby w przyszłym roku mieć jeszcze dłuższą kolejkę do tego instrumentu i aby móc rozmawiać z panem ministrem, móc rozmawiać z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużeniu tego na razie dwuletniego programu pilotażowego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pana ministra i pana prezesa o podpisanie dokumentów. Tak jak pan prezes Han zauważył, to jest pewnego rodzaju pilotaż. To już jest kwota znacząca. To już nie jest kwota symboliczna, to jest kwota znacząca tych mechanizmów finansowych, ale jeżeli to będzie działanie oczekiwane i chętnie przez rolników podejmowane, to absolutnie należy traktować to jako wstęp do znacznie szerszego działania, na które przeznaczymy znacznie więcej środków. Minister Zarudzki pracuje nad, jego zespoły, nad programowaniem przyszłej wspólnej polityki rolnej, tej również po 2020 roku. Modyfikujemy jeszcze obecny PROW, wprowadzając do niego istotne zmiany dotyczące i wsparcia dla hodowli bydła i świń i również spraw związanych z retencją. Mówiłem o tym, nie ma czasu, by dzisiaj o tym przypominać, ale od zdolności absorpcji zainteresowania rolników i przetwórców będzie zależało, ile tych środków dodatkowo pan minister i jego zespół zasugeruje, by przesunąć jeszcze dodatkowo na wsparcie tego działania. Ważne, że zaczynamy i będziemy obserwowali, jak on w praktyce będzie realizowany.